sprawdź, co Mikołaj zostawił pod podusią. No, możesz sprawdzać. No sprawdź, jest pod Mama ma pomóc misiaczkowi, bo sama nie wie, o. Bo sama nie wie. A co to Mikołaj zostawił w laseruni? Maja? Mamy Mikołaja, tak? Pokaż tutaj jakiego Mikołaja. Takiego dużego Mikołaja Sara dostała w tym roku. Widzieliście? Tu, kochani, zaczniemy. Zobacz, tu zaczniemy. Oj, połamany, biedny. Dobra, kawałeczek teraz i kawałeczek później, dobrze? Damy też tatusiowi kawałek Mikołaja. Dobra? Dobra. Damy mu się tą część. Także kochani, miłym, słodkim akcentem witamy Was serdecznie w Vlogmasie numer 6. Mamy dzisiaj Mikołajki. Co, nie mam siatku? Patrzysz, czy jeszcze jednego Mikołaja znajdziesz? Kochani, Sara szuka, czy jeszcze nie ma drugiego Mikołaja dla niej. Bo już mama da kawałek Mikołaja i drugą część zabrała i szuka, czy jeszcze czegoś nie ma dla niej. A zaglądałaś, czy jest coś dla mamusi pod podusią? Co? Zaglądałaś, czy nie zaglądałaś? To mama sama zaglądnie. O, Sara, zobacz. Ty, to mamy niepodzianka, nie twoja. Książka była w środku. Już ci się podoba, tak? Także kochani, tutaj jak widzicie, ja sobie dzisiaj otworzę Glossy Boxa. Jest to listopadowy Glossy Box. Zamówiłam miesięcznego Glossy Boxa i do tego miałam Glossy Boxa o wartości 50 funtów gratis. I oczywiście zamówiłam ten kalendarz, który z Wami codziennie otwieramy. I tutaj tak, w tym Glossy Boxie jest perfumetka. Tutaj jest jakiś scrub. Rozświetlacz. Cienie. Tak się prezentują odcienie tej paletki. Pokazuję Wam dokładnie w tej kolejności, jak nakładałam. A co Misiu robi? Tu jest pomadka, kochanie, wiesz o tym? Zobaczymy nasz rozświetlacz przy okazji, jak już otwieramy. I naszą perfumetkę. Perfumetka jest mała, ale pachnie fajnie. Zobaczcie, takie oto coś jest. Misio, poczekaj, mama chce pokazać. Kochani, nie wiem, co myśleć o tej perfumetce, bo jak ją popsikam, to czuć bardzo fajny zapach kwiatowy, jak kwiatowa linia. Ale jak ona troszkę wywietrzeje, to czuć sam alkohol, także mam jakieś mieszane uczucia do tej perfumetki. Jest takie plastikowe opakowanie, także jakby nic fajnego. I tutaj, kochani, teraz rozświetlacz. To ma taki odcień.
może być rozświetlacz w płynie, ale zaraz zobaczymy. Że kochani, jak widzicie, to jest piękny, płynny rozświetlacz, taką taflę zostawię. Skrab na dłonie, bardzo fajnie, bardzo ładnie pachnie, kochani. Mam tutaj książeczkę z Glossy Boxa i tutaj są wypisane produkty, jakie były w pudełku. I tutaj, jak widzicie, ta paletka kosztowała 4 funty. Ta perfumetka, co praktycznie nic nie pachnie, 13 funtów. W życiu bym nie dała 13 funtów za taką małą perfumetkę. Jeszcze była ta kąbeczka, co ostatnio z wami używałam. Bardzo fajna, powiem wam. I nasz skrab do rąk. I jak widzicie, to będzie cały. I tutaj jest coś dziwnego, bo na stronie Glossy Box pokazują, że do tego jest jakiś inny produkt, też coś do rąk, ale w jakiejś innej buteleczce z pompką, a jak widzicie, ja mam innego Glossy Boxa. A jeszcze z tym drugim boksem, który miał produkty o wartości 50 funtów, wyszło coś dziwnego, że mam produkt, który w ogóle nie jest w ulotce, czyli ktoś mi zapakował gratis, ale to opowiem wam w innym odcinku. Dobrze, kochani, może otworzymy nasz dzisiejszy kalendarz. Dobra, kochani, otworzymy 6 numerek. O, Sarunia, duże i ciężkie. Proszę. No. Co tam mój misio ma? Mamy płyn do kąpieli. Pewnie z Moltona Browna. Tak, jak widzicie, Molton Brown Bath and Shower Gel. Czyli sobie wlejemy do wanny. Yeah! Zaraz, kochani, się sztachnę i zobaczę, jak pachnie. Co nie, Sarunia? Chcesz zobaczyć, jak pachnie? Kochani, wygląda to tak, pachnie piękną różą. Bo... Ładnie pachnie? I wszystko tam wyciągnęłaś? Może czegoś zapomniałaś? Może jeszcze jakiś produkt nam dodali? Bo fajnie pakują w tym roku, co nie? Także, kochani, bardzo się cieszę, ładnie różą pachnie, więc dziękujemy za taki super prezent. Sara pakuje z powrotem. Mama, nic nie było. A jak widzicie, za Sarunią sianko i wszystko z pudełeczka, które wcześniej otworzyliśmy. Wstążeczka. Zaraz będziemy wszystko sprzątać. No, kochani, dzisiaj nastanie ten piękny dzień. I ta oto maszyna do biegania dzisiaj zniknie. I w zamian za to kupimy Saruni może kuchenkę albo toaletkę. Nie wiem, jeszcze się zastanowimy, co będzie lepsze dla tego małego monsterka mojego. Co nie, Bobuzie? Nie lubisz tej maszyny do biegania, co nie? Lepiej niech mama z wózkiem pogania, co nie? Sara? Lepiej niech mama z wózkiem pogania. Po co jej maszyna do biegania w domu? Także, kochani, czekamy na pana, który przyjdzie. Złożymy to i sobie wsadzi do samochodu. Jest już godzina 8. Ja miałam iść myć głowę, ale czekam na tego pana. Nie wiem, czy dzisiaj będzie, czy go nie będzie. Jeszcze nie odebrę w maszyny, a już się tak cieszyłam. Miałam iść myć głowę, ale nie myję, bo nie chciałam w mokrych włosach na korytarz wychodzić i mu otwierać drzwi. A jutro i tak nas praktycznie od samego rana nie będzie, bo na 12 mamy wizytę w ambasadzie. Jutro też tego nie sprzedamy, więc jestem zła.
dopiero tak, także kochani, jutro mamy wielki dzień, bo musimy wstać rano, pójść zrobić Saruni zdjęcie, bo ma zdjęcie jak była mała, a to już jest dawno przedawnione, bo do paszportu trzeba mieć zdjęcie z co najmniej 6 miesięcy, więc tych zdjęć co mam to mi nie przyjmą, więc musimy jutro zdjęcie zrobić i pojechać do ambasady, a później pojedziemy coś dobrego zjeść, odwiedzimy centra handlowe, zrobimy zakupy i wrócimy.